Witam w drugim odcinku naszego wykładu o wskaźnikach. Tym razem spróbujmy przyjrzeć się, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy wskaźnikiem a tablicą. Od razu mogę zdradzić, że i tablica, i wskaźnik mają bardzo wiele wspólnego ze sobą. Spróbujmy zdefiniować sobie bardzo prostą tablicę, na przykład 10-elementową. I nadamy jej kilka początkowych wartości. Jak pamiętamy z wykładu na temat tablic, jeżeli ja podam tylko kilka wartości, to wszystkie pozostałe zostaną uzupełnione zerami. Możemy sobie wydrukować wartość tej naszej tablicy w zwykłej, klasycznej pętli for. Wypiszemy sobie wartości tej zmiennej po przecinku. I rzeczywiście dostaliśmy spodziewany się efekt. Kilka pierwszych elementów zostało zainicjalizowanych naszymi wartościami, pozostałe zostały uzupełnione zerami. I teraz, jak pamiętamy również z wykładu na temat tablic, takie hasło. Nazwa tablicy jest adresem jej zerowego elementu. Ja tutaj dodam jeszcze sobie dodatkową linijkę, która postawi mi znak nowej linii po wypisaniu elementów w tej naszej tablicy i zobaczmy, co się stanie po uruchomieniu. Oczywiście tam w pętli wypisałem wartości tej tablicy, natomiast dalej mamy adres tablicy i znany nam skądinąd już zapis heksadecymalny adresu w pamięci komputera, pod którym rozpoczyna się ta nasza tablica. Skoro ona jest adresem i wskaźnik również jest adresem, w związku z tym spróbujmy wykonać taką linijkę. Oczywiście to pointer jest po prostu angielską nazwą na wskaźnik i ja będę tutaj zmienne bardzo często nazywał w ten sposób jako pointer, ewentualnie bardzo często też zobaczycie po prostu skrót PTR, czyli tak jak na skrót WSK. I spróbujmy wykonać podobną operację jak z tablicą, czyli wypisać elementy tej tablicy, ale za pomocą naszego wskaźnika. I zobaczcie, że efekt dostaliśmy identyczny, czyli dokładnie te same elementy zostały wypisane w tej samej kolejności. I dokładnie w ten sam sposób. Przyjrzyjmy się dokładnie, co tu tak właściwie się zadziało. Zadeklarowałem wskaźnik, o tym, że to jest wskaźnik, widzę po tej gwiazdce po nazwie typu, który potrafi wskazywać na zmienne typu int i podstawiłem mu tablicę. Co to znaczy? Pamiętając, że nazwa tablicy jest adresem zerowego elementu, to po prostu przypisałem temu wskaźnikowi, czy ustawiłem go na adres, gdzie zaczyna się nasza tablica. Później zrobiłem sobie pętlę po 10 elementach i wykonuję dostęp do elementów za pomocą tego operatora nawiasów kwadratowych, czyli dostępu do elementów naszej tablicy. Jest to jak najbardziej dopuszczalne i poprawne działanie, którego możemy używać przy wskaźnikach. I tu od razu widać, że na pewnym etapie, gdybyśmy nie widzieli, czy dany obiekt jest zdefiniowany jako tablica, czy jako wskaźnik, to po sposobie użycia nie jesteśmy w stanie nawet rozróżnić, czy mamy do czynienia ze zwykłą tablicą, czy ze wskaźnikiem, który pokazuje na tą tablicę, dlatego że sposób zapisu jest identyczny w obu przypadkach. To w takim razie co z zapisem z operatorem dereferencji, czyli tą gwiazdką? Spróbujmy sobie w takim razie wypisać. Wartość pod adresem wskaźnik równa się 2. 2 jest dokładnie pierwszym elementem tej tablicy. Czyli tak w
w gruncie rzeczy, jak mogliśmy się spodziewać, dostaniemy po prostu wartość pod tym adresem, czyli pierwszy element tablicy. Zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało w sytuacji, gdybyśmy tutaj wstawili tą naszą zmienną array, czyli tablica. I dokładnie tego samego zapisu użyłem i dostałem informację, że wartość ARR równa się 2, czyli jest to po prostu pierwszy element tej tablicy. To też dowodzi, że w przypadku języka CC++ wskaźnik i tablica są bardzo blisko ze sobą spokrewnione. Na ten moment nawet moglibyśmy sobie wstępnie uznać, że to jest to samo, ale są pewne niuanse, które różnią i o których za chwilę wspomnę. Przyjrzyjmy się teraz czymś, co jest nazywane arytmetyką wskaźników. Zobaczmy na tym slajdzie. Tu mam podsumowane pewne informacje. Wartością wskaźnika jest liczba, czyli adres. To, co do tej pory ćwiczyliśmy. Zatem wskaźniki mogą podlegać pewnym operacjom arytmetycznym, dlatego że liczby całkowite możemy do siebie dodawać, odejmować, porównywać. I tak, jeżeli chodzi o nasze wskaźniki, to rzeczywiście możemy dodawać lub odejmować dwa wskaźniki ze sobą, dodawać lub odejmować wskaźnik i liczbę, inkrementować i dekrementować, czyli zwiększać lub zmniejszać o jeden i porównywać wartości dwóch wskaźników. Co będzie znaczyło porównanie wartości dwóch wskaźników? Jeżeli użyjemy operatora porównania, to sprawdzimy, czy oba wskaźniki wskazują na ten sam obiekt. Natomiast co będzie znaczyło, jeżeli ja dodam jakąś liczbę lub dodam sobie dwa wskaźniki? Wróćmy w takim razie do naszego kodu z tą tablicą i spróbujmy zapisać coś takiego. Wartość PTR plus 1. Ale może ja najpierw wypiszę kilka z nich. I uruchommy. Wartość PTR dostaliśmy 0,61 FE10. PTR plus 1 dostaliśmy 61 FE 14, a PTR plus 2 18. Zobaczcie, że każdy z nich jest oddalony o tą samą wartość. Otóż, jeżeli dodam sobie jedynkę do naszego wskaźnika, to spowoduje przesunięcie tego wskaźnika o jeden element do przodu. Tylko pojawia się pytanie, czy o jeden byte do przodu w pamięci, czyli do następnej komórki pamięci, czy o następny element w naszej tablicy. Otóż w przypadku wskaźników zawsze dodanie wartości 1 czy jakiejkolwiek wartości całkowitej spowoduje nie przesunięcie o tyle bajtów, tylko o tyle elementów, jakiego typu jest nasz wskaźnik. Nasz wskaźnik jest typu int. Int jest wartością całkowitą, która zajmuje 4 bajty w pamięci komputera. W związku z tym PTR plus 1 przesunie mi wskaźnik o 4 bajty do przodu, czyli o całą wielkość inta do następnego inta. I to mogliśmy zaobserwować w naszym programie. Wartość PTR kończyła się na 0, PTR plus 1 na byte na komórkę pamięci kończącą się na 4, PTR plus 2, 8 i tak dalej. A teraz wartość w ten sposób sobie zróbmy. I postawmy gwiazdki. Czyli chciałbym zobaczyć wartości, które znajdują się pod tymi adresami. Uruchommy sobie program i dostaniemy
2, 3, 4. Tu niestety przez przypadkowy zbieg okoliczności wyszło nam dobrze, ale na jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę. Ja zamienię sobie kolejność w tej naszej tablicy. 9, 8, 7, 6, 5, 4. I teraz uruchomię raz jeszcze. I zobaczcie, kolejne elementy naszej tablicy to jest 9, 8 i 7. Natomiast wskaźnik pointer ustawiony na początek ma 9, a po przesunięciu o jeden element ma wartość 10, a powinien mieć wartość 8. Kolejny wydaje się, że ma wartość 11, a powinien mieć 7. Dlaczego tak się dzieje i co zostało zrobione nieodpowiednio? Otóż ten zapis, czy w tym zapisie należy uwzględnić priorytet operatorów, czyli które z tych operacji zostanie wykonane wcześniej? Otóż zawsze wcześniej zostanie wykonana operacja z gwiazdką, czyli dereferencja. Zatem tutaj po prostu wezmę sobie wartość wskaźnika, czyli tą naszą dziewiątkę. Tutaj też najpierw wezmę sobie wartość pod adresem pointer, on wskazuje zawsze na początek tablicy, to jest dziewiątka, i dodam do niego jedynkę. Stąd dziesiątkę dostałem. Tu znowu wezmę sobie wartość, na którą wskazuje wskaźnik, czyli dziewiątkę, i dodam 2, dlatego dostałem 11. Postawmy sobie nawiasy, tak żeby wymusić odpowiednią kolejność wyrażeń. Czyli w tej chwili wymuszam, że najpierw program ma mi przesunąć wskaźnik o jedno pole do przodu i dopiero wziąć wartość tego pola. W tym przypadku przesunąć o dwie wartości do przodu i dopiero wziąć jego wartość. Po uruchomieniu programu już mamy dokładnie to, o co nam chodziło, czyli pod adresem zerowym jest dziewiątka, pod adresem pierwszym jest ósemka, pod adresem drugim jest siódemka i tak dalej. Czyli zawsze pamiętajmy, jeżeli składamy wyrażenia składające się z operatorów arytmetycznych, o poprawnej kolejności wykonywania operacji matematycznych i ewentualnym stosowaniu nawiasów grupujących odpowiednie wyrażenia. Przeanalizujmy sobie podsumowanie tych operacji arytmetycznych, które możemy wykonywać za pomocą wskaźnika i w gruncie rzeczy również za pomocą tablicy. Na górze mam zdefiniowaną tablicę array 5, pięcioelementową tablicę typu int z jakimiś wartościami. Poniżej mamy zadeklarowany wskaźnik. Przyjmijmy, że jest on również poprawnie ustawiony na jakiekolwiek elementy. Jakie mamy dozwolone operacje na tym wskaźniku i tablicy? Ja tu pogrupowałem je w 10 elementów. W przypadku pierwszym mamy przypisanie adresu do wskaźnika. Ponieważ nazwa tablicy jest adresem jej zerowego elementu, w związku z tym do wskaźnika mogę bezpośrednio przypisać tablicę z nazwy, bez żadnego operatora ampersand, pobrania adresu, bo nazwa tablicy jest już jej adresem. Natomiast mogę zastosować jeszcze inną sztuczkę. Tak jak w punkcie pierwszym, druga linia, biorę sobie nazwę tablicy array. Konkretny element wybieram, w tym wypadku zerowy, i stawiam ampersand. Czyli dokładnie weź tablicę, weź jej zerowy element i zwróć adres. W ten sposób ten mój wskaźnik PTR mogę ustawić sobie na dowolny element tej tablicy. Jeżeli chciałbym mój wskaźnik ustawić na piąty element tej tablicy, wystarczyłoby, żebym ustawił go na array od 5 i z przodu ampersand, czyli pobranie adresu. Punkt drugi, porównanie dwóch adresów. Jeżeli ustawię sobie ten mój wskaźnik na tablicy array, to zastosowanie operatora porównania, czyli podwójnego równa się, tak jak w punkcie drugim, zwróci mi wartość true. Czyli mój wskaźnik ma dokładnie ten sam adres, jaki adres ma ta tablica. W przeciwnym wypadku zwróciłby mi wartość false. Punkt trzeci to jest dereferencja, czyli pobranie wartości, na którą wskazuje wskaźnik. Tutaj, jak pokazałem przed chwilą, możemy zastosować dwojaki zapis, albo z gwiazdką z przodu
naszego wskaźnika, albo za pomocą operatora tablicowego, czyli PTR i w nawiasie kwadratowym od elementu zerowego. Oba te zapisy są równoważne i możemy je stosować wymiennie. W punkcie czwartym mamy operator dodawania do wskaźnika, czyli niejako przesuwamy wskaźnik o n elementów do przodu, uwzględniając wielkość typu, na który wskazuje. Czyli jeżeli to jest typ float, to za każdym razem będziemy się przesuwać o 4 bajty. Tutaj też możemy stosować dwojaki zapis albo taki po prostu z bezpośrednią arytmetyką na wskaźniku, czyli dodanie wartości do wskaźnika, albo zapis tablicowy, czyli nasz wskaźnik w nawiasie kwadratowym, o ile elementów mamy się przesunąć, i dodajemy z przodu ampersand, żeby pobrać adres tego elementu. Punkt piąty. Wartość pod adresem, ale przesuniętym. Czyli analogicznie jak w czwartym punkcie, najpierw przesuwamy sobie wskaźnik, a później podajemy gwiazdkę, czyli bierzemy wartość tego elementu, lub z zapisem tablicowym, dużo prostszym, stawiamy nazwę wskaźnika i w nawiasie kwadratowym numer elementu, do którego chcemy się odwołać. W punkcie szóstym jest podobny zapis, ale taki, który ma Wam uzmysłowić, że te nawiasy są tutaj istotne, dlatego że operator dereferencji gwiazdka ma wyższy priorytet. W związku z tym w punkcie szóstym najpierw pobierzemy wartość, a później do zwykłej liczby dodamy sobie jakąś tam konkretną wartość. Punkt siódmy i ósmy to są operatory inkrementacji i dekrementacji, które mają za zadanie przesunąć nam o jeden wskaźnik w przód lub w tył. To są bardzo często używane operatory w momencie, kiedy tworzymy sobie pętlę i w pętli poruszamy się po wszystkich elementach naszej tablicy. Za chwilę przećwiczymy sobie to na prostym przykładzie. Numer 9 i 10 to jest jednoczesne przesunięcie wskaźnika i pobranie wartości pod tym adresem. W zależności od tego, czy zastosujemy postinkrementację, jak w punkcie 9, czy preinkrementację, jak w punkcie 10, dostaniemy efekt, że najpierw przesuwamy, a później zwracamy wartość, lub najpierw zwracamy wartość, a później przesuwamy. Wróćmy teraz do kodowania i spróbujmy zastosować sobie różne sposoby zapisu. Dla przykładu, który jakiś czas temu rozważaliśmy ze zmienną napisową, czy z łańcuchem napisowym, takim tablicowym, który kończy się zerem w ostatnim bajcie tablicy. Definiowaliśmy to w ten sposób. Typ charakter, niech to będzie str, ala ma kota. Zdefiniowałem sobie tutaj zmienną str, która jest tablicą. Nie podaję jej wielkości, dlatego że kompilator bez problemu sobie jest w stanie wydedukować tą wielkość z podanego mu dalej stringu. Ten łańcuch znakowy ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 znaków. 11 znaków, ale 12 elementów, bo 0 na końcu. Tu dla przypomnienia, mimo że mamy 11 znaków w naszym łańcuchu napisowym, no to tak naprawdę cały łańcuch ma 12 elementów. Pamiętajmy o tym, że tutaj jeszcze po ostatniej literce musi się zmieścić ten znaczek zera. Spróbujmy teraz napisać sobie prosty fragment kodu, który obliczy mi, ile tych znaków tak właściwie jest. Stworzę sobie do tego celu pomocniczy wskaźnik i ustawię go na nasz string. I jeszcze zmienną, w którą będę sobie wpisywał obliczoną długość. Spróbujmy sobie zatem zastosować prostą pętlę while. Długość napisu
i uruchommy ten program. Długość napisu a la Makota to 11. Zgodnie z oczekiwaniami dostaliśmy poprawną wielkość. Nie wliczam w długość napisu tego zera końcowego, bo o tym musimy pamiętać. Wróćmy sobie do tej pętli while i zobaczmy, w jaki sposób, przeanalizujmy, w jaki sposób to tak właściwie działa i dlaczego to działa, mimo że ten zapis wydaje się być naprawdę krótki i bardzo prosty. Ustawiłem sobie pierwotnie zmienną wskaźnikową p na początek naszego łańcucha, czyli na początek tej tablicy, na zerowy element. Długość też ustawiłem na wartość 0 i później wykonuję pętlę. Pętla, jak pamiętamy, działa w ten sposób, że wykonuje wszystkie operacje swoje tutaj tak długo, dopóki to wyrażenie będące warunkiem jest prawdziwe, albo inaczej mówiąc, dopóki to wyrażenie nie ma wartości 0, czyli ma jakąkolwiek inną wartość niż 0. Ale co tutaj się dzieje? Mamy operatory. Operator plus plus inkrementacji ma bardzo wysoki priorytet, w związku z tym zawsze w takim przypadku najpierw wykona się operator plus plus. Operator postinkrementacji działa w ten sposób, że weźmie nasz wskaźnik i przesunie go o jeden element do przodu, ale pamiętajmy, że to jest postinkrementacja, czyli co prawda przesunie go nam do przodu, ale zwróci jeszcze starą pozycję, w odróżnieniu od preinkrementacji, tam by przesunął do przodu i zwrócił tą nową pozycję. W przypadku postinkrementacji najpierw zwróci nam wartość aktualną, a dopiero później przesunie. I stawiając gwiazdkę, wyłuskujemy wartość, wartość, jaka kryje się pod tym wskaźnikiem w tej konkretnej pozycji. Czyli dokładnie. Mimo że kolejność w tej chwili nie zachowam, najpierw dostanę wartość pod wskaźnikiem, a później go przesunę do przodu. I to będę robił cyklicznie, co iterację, zwiększając również wartość mojej zmiennej długość. Jak długo to będzie działało? To będzie działało tak długo, dopóki w tym naszym łańcuchu znakowym mam jakieś litery, jakieś znaki. Jak pamiętamy również z poprzednich wykładów, każdy znak ma swoją wartość w kodzie ASCII. Nawet spacja. Spacja bodajże ma wartość 32, w związku z tym ta moja pętla będzie się obracała za każdym razem, pobierając kolejne elementy naszego stringa i przesuwając go, aż dojdzie w tym miejscu do ostatniego elementu tej tablicy, czyli 0. W momencie, kiedy zwróci wartość 0, to nasza pętla przestanie działać i wyjdziemy z niej. I to się dzieje dokładnie po 11 elementach. Teraz rozważmy jeszcze jeden tego typu przykład. Zróbmy sobie do tego celu tablicę pomocniczą. Ja sobie nazwę ją kopia. Jaką on ma mieć długość? No, obliczyłem sobie tą długość, więc wypadałoby wpisać coś takiego. Ale tutaj bardzo istotna uwaga, troszkę dygresja. Jeżeli definiujemy sobie tablicę automatyczną, to C++ wymaga, aby wielkość, ilość elementów tej tablicy była znana już w momencie kompilacji. Natomiast zmienna długość jest obliczana dopiero w czasie działania programu. W związku z tym tego typu zapis nie jest zgodny ze standardem języka C++. Zresztą nawet dostaję tutaj pewne ostrzeżenie, że no, nie jest to pewna cecha języka. W wielu przypadkach jednak taki program się skompiluje i zadziała, przynajmniej dla małych tablic, dlatego że kompilatory mogą mieć pewne rozszerzenia niezgodne ze standardem, które umożliwiają tego typu zapis. Tym niemniej, trzymając się standardu, starajcie się jak najbardziej unikać takich zapisów, bo generuje on kod, który nie jest przenośny, dlatego że na jednym ze kompilatorów się skompiluje, a na innym już nie. Dlatego też
Ja zarezerwuję sobie tutaj, no powiedzmy 32 bajty. No w tym wypadku akurat wiem, ile to będzie konkretnie, ale zrobię sobie pewien nadmiar. I wyzeruję wszystkie elementy tej mojej tablicy. Za chwilę też zobaczymy, w jaki sposób można tworzyć takie dynamiczne tablice, ale póki co posłuszmy się tego typu przykładem. Stworzę sobie też wskaźnik pomocniczy na tą kopię PK i ustawię sobie ją na tablicę kopia. Chcę zrobić kopię tego stringu, w związku z tym znowu piszę tablicę. Coś takiego i spróbuję sobie wydrukować na ekranie. Efekt. To spowoduje mi skopiowanie wszystkich wskaźników. Za chwilę dokładniej przyjrzymy się, co tak właściwie tu się zadziało. Ja jeszcze dla pewności przywrócę mój wskaźnik P, czy ustawię mój wskaźnik P na oryginalną tablicę. Tu dla przypomnienia ten wskaźnik P przesunąłem na sam koniec tablicy, w związku z tym już nie byłby poprawnie ustawiony. I wydrukujmy sobie naszą skopiowaną tablicę. Napis kopia a la makota. Czyli jak najbardziej kopiowanie udało się i w nowej tablicy znalazł się poprawny napis. Teraz spróbujmy się przyjrzeć, co tak właściwie tu się zadziało. Poza tym środowisko podpowiada mi pewne ostrzeżenie, a mianowicie, że używam tutaj przypisania zamiast operatora porównania. To wspominałem wielokrotnie w tym miejscu, dlatego że kompilator troszkę nas pilnuje, dlatego że to jest bardzo częsty błąd. Natomiast tutaj zrobiłem to świadomie. I teraz zobaczcie, że ta pętla w ogóle nie ma swojego ciała, albo inaczej mówiąc, ma puste ciało, czyli nie wykonuje żadnych instrukcji wewnątrz pętli. Jedyne instrukcje, które wykonuje, to są instrukcje obliczania warunku. I to są w gruncie rzeczy wystarczające instrukcje, ale przeanalizujmy je. Ja może tutaj bym spróbował napisać w ten sposób. Otóż wykonanie kopii z takiego łańcucha będzie polegało na tym, że muszę brać każdy element z elementu źródłowego, czyli każdy znak, wpisać w odpowiednią pozycję w docelowym naszym łańcuchu i przesunąć się do kolejnego elementu, pobrać go i wpisać w odpowiednie miejsce. Coś takiego spowodowałoby, że weź wartość pod wskaźnikiem i przypisz go do wartości pod wskaźnikiem tym naszym docelowym. I ta pętla trwałaby w nieskończoność, dlatego że zawsze pobierałby pierwszy znak, a mianowicie A od a la makota i przypisywał go do zerowego elementu kopii. W związku z tym, po każdym takim przypisaniu muszę przesunąć ten mój wskaźnik o jeden element do przodu, dlatego dostawiam sobie ten operator inkrementacji. W tym przypadku najpierw zawsze pobierana jest wartość z tablicy źródłowej, po czym wskaźnik jest przesuwany na następną pozycję. Ta wartość jest przypisywana za pomocą wskaźnika do tablicy docelowej, a wskaźnik jest przesuwany o jeden element i to wyrażenie jest obliczane. Wartość operatora przypisania jest taka, jak wartość tego elementu po przypisaniu. Czyli dla pierwszego znaku, wartość tego wyrażenia to będzie A duże. W kolejnym znaku skopiuję sobie literkę L,
Więc wartością będzie literka L, dalej A, później spacja i tak dalej, aż dojdziemy do ostatniego znaku kończącego ten nasz string, czyli wartości 0. Jeżeli tutaj przypiszemy sobie 0, to wartością również będzie 0 i pętla zakończy swoje działanie. Na koniec byśmy sobie podsumowali i wyjaśnili tajemnicę, czym tak właściwie różni się tablica od wskaźnika. Otóż tablica zadeklarowana w ten sposób to jest prawie, ale znowu prawie. Coś takiego. Czyli tablica jest adresem, czyli w zasadzie jest wskaźnikiem. Oczywiście tutaj od razu jest alokacja ilość tam elementów, natomiast podczas deklaracji wskaźnika, czy nawet definiowania wskaźnika, nic nie tworzę w pamięci jakiegoś obiektu poza nim samym. Natomiast tego typu operacja jest najbliższa prawdy, czyli ja zakomentuję, bo to nie jest poprawne w sensie językowym. Czyli nasza tablica jest najbliższa stałemu wskaźnikowi. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie mogę wykonać operacji na przykład takiej. Czyli ja nie mogę przesunąć tablicy o 1, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tablica zawsze będzie, czy ta nazwa zawsze będzie wskazywała na zerowy element. W tym przypadku wskaźnika, który zadeklarowałem jako const, zapis tego typu również będzie błędem. No bo dlatego, że deklaruję sobie go z modyfikatorem const, żeby nie móc go przesuwać. Na tym kończymy ten odcinek. W następnym odcinku przyjrzymy się, w jaki sposób zastosować wskaźniki do przekazywania obiektów do funkcji i w jaki sposób stosować wskaźniki wewnątrz funkcji. Dziękuję i do zobaczenia.